Jak można pomóc małej Zuzi i Emilce, które wraz z mamą trafiły do szpitala pełnego kroplówek, zastrzyków i badań lekarskich? Odmianą w tej szarej codzienności ma być właśnie to magiczne miejsce. Tutaj nam pomoże wyzdrowieć to, wyleczyć się i że spędzimy miło czas w świetlicy. Komu będzie służyć nowa świetlica w szpitalu? U nas jest taki oddział troszeczkę specjalizacyjny, choroby płuc, astma oskrzelowa, ale również nasza pani doktor, kardiolog, diagnozuje dzieci z różnymi schorzeniami układu krążenia. Przebudowa i wyposażenie tego miejsca to zasługa wolontariuszy i stowarzyszenia Pozytywne.com, ale też pomocy sponsorów. Jest teraz pięknie, przytulnie, kolorowo, jest mnóstwo nowych zabawek i na pewno dzieci świetnie będą wspominać nawet ten pobyt w szpitalu. Wyremontowane pomieszczenie, nowe meble i pełne wyposażenie. Realizacja projektu kosztowała 20 tysięcy złotych, a Rzeszów jest jednym z 5 tak obdarowanych miejsc w Polsce. Staramy się wyselekcjonować w Polsce takie szpitale, gdzie tych świetlic albo nie ma, albo są w takim stanie, iż wymagają remontu. I następnie pozyskujemy sponsorów strategicznych, aby ten projekt realizować. W realizację projektu w rzeszowskim szpitalu zaangażowała się od samego początku Adrianna Mazur, wolontariuszka z zamiłowania i łowca pozytywnych inicjatyw. Pani Adrianna chce ubarwiać życie wszystkim tym, którzy zwyczajnie nie dają rady. Pomaga rodzinom w potrzebie, ale też placówkom, jak szpital. Uważam, że każdy człowiek może zmieniać świat na lepsze i to, co zawsze powtarzam, to dobro zawsze wraca. I to z taką siłą, że po prostu tego się nie da opisać. Tak oto młodzi ludzie pomogli najmłodszym. W świetlicy szpitalnej oprócz zabawy odbywają się też lekcje szkolne. Wolontariusze nazwali to miejsce pokojem życzliwości.